Zacięty mecz? A no tak, zacięty mecz bardzo fajnie się oglądało go z boku. Niestety jeszcze już Energetyka było krok lepsze. Niestety nam się nie udało postawić w trzecim i czwartym, czyli kropki na dni, co spowodowało zwycięstwo Energetyka. Nie jesteśmy zadowoleni do końca, ale była walka. Ale wprowadzaliście bardzo młode dziewczyny. Wchodzi i na atak Natalia za podstawową atakującą. Później na przyjęcie Zuza. Znaczy się pełna dwunastka. Tak, uzupełniamy skład kadetkami, młodszym dziewczynami. Zuza Kitzman przyjmująca jest w 2007, czyli młodsza kadetka. Wspomagają nas, bardzo dobre zmiany robią. Cieszymy się, że mamy takie młode, dobre zawodniczki. Czyli zadowoleni z gry, niezadowoleni z wyniku? Można tak powiedzieć. Jakieś cele na drugą ligę zostały założone? Grać w każdym meczu o 3 punkty, starać się walczyć, być jak najwyżej w tabeli, utrzymać się. To spokojnej drogi powrotnej i gratuluję dobrego meczu. Dziękuję. Zadowolony trener z meczu? Tak, zadowolony. Po wygranym meczu z reguły jest się zadowolony. Wszystkie zawodniczki prawie dostały szansę gry w meczu. Macie tak wyrównany skład, czy przy dużej przewadze pozwoliłeś wejść innym zmienniczkom? Nie, z reguły staram się raczej przy młodzieży każdemu dać szansę do grania na tym etapie sezonu. Jeszcze początkowym w tej pierwszej rundzie drugiej ligi, żeby każdy dostał swoje szanse i mógł się równo rozwinąć. Której dziewczyny zaskoczyły na korzyść? Któreś zawiodły? Myślę, że jako zespół zagraliśmy dość wyrównanie i nikt się tak bardzo nie wyróżnił, bo każdy miał swój moment w tym meczu. Każdy tam w jednym secie jedna osoba, lepiej w drugim druga i jako zespół po prostu poprowadziliśmy ten mecz do końca. Czy właśnie takiego zaciętego meczu, bo pomimo, że wygraliście 3-1, to jednak sety były bardzo zacięte. Tak, bardzo zacięty mecz, wyrównana bardzo rywalizacja, więc ja się cieszę, bo też na pewno będzie więcej wniosków z tego meczu. No i też spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Jedna z waszych podstawowych zawodniczek doznała kontuzji. Wiemy już, czy to coś poważnego, czy będzie mogła dalej uczestniczyć? Nie wiemy. Pojechała do szpitala i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie? Jakie są wasze cele na tą drugą ligę w tym sezonie? Zagrać jak najlepiej, jak najwięcej dostać szans, żeby się rozwinąć i przygotować do rozgrywek młodzieżowych centralnych. To dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo.